Hejka! Chciałam Wam powiedzieć, że to jest odcinek o tym, jak to się zaczęło. I jestem trochę ubawiona, bo gdy tylko wypowiadam te słowa, no to moja głowa od razu wyszukuje to. A co się zaczęło? No właśnie to moje zwyczajne pa-pa-pa, czyli paplanie do was. I to będzie odcinek o tym, skąd się wzięła Polinorka, kto się do tego przyczynił i kto to jest Tadzik. Zresztą posłuchajcie sami. Siema, tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Tak na maksa się cieszę, że tutaj jesteś. Rozgość się. Ja zrobię nam coś do picia i sobie pogadamy. Zanim zacznę, to muszę się przyznać, że no jest lekki stresik. Bo, <laughs> nie mam ani jednej notatki, ani pół notatki nie mam, ani nawet jednego słowa zanotowanego nie mam. No a to jest trochę nietypowe dla mnie. Chociaż ten odcinek będzie taki cały z serca. I być może wcale nie potrzebuję notatek do tego, co chcę powiedzieć. Zobaczymy na sam koniec, jak to wyjdzie. A co mi na tym sercu leży? No, same przyjemne rzeczy. Słuchajcie, pewnie wiele osób wie, ale ja się tutaj też muszę pochwalić, muszę to jeszcze raz powiedzieć. Mój odcinek, ten o jedzeniu w Norwegii, o tych smakach Norwegii, numer 16, został polecony w newsletterze najlepszych polskich podcastów ostatnio. I to jest coś, co tak bardzo raduje moje serce, bo wiecie, no mi się wydawało, że mnie słucha rodzina tylko i kilku znajomych. I to wygląda tak, że jak dodaje się odcinki tego podcastu, to są też różnego rodzaju dostępne statystyki dla podcastera. I jest coś takiego, jak też taka rubryka geolokacja, no, ja się tego spodziewałam, że tam procentowo, no mniej więcej po połowie jest to rozłożone pomiędzy Polskę a Norwegię, w sensie moi słuchacze są w Polsce i w Norwegii w większości, ale najlepsze jest to, że słuchał mnie też ktoś w Indiach, w południowej Afryce i w Turcji, bo no, nie wiedziałam, że my mamy tak po całym świecie rodzinę rozrzuconą. Ale zanim o tych technicznych sprawach, to najpierw od początku. Ja już tam kiedyś dawno temu wspominałam o tym, że jak nie zostałam przyjęta do pracy w redakcji, to bardzo chciałam coś swojego dziennikarskiego, takiego może trochę YouTube'owego, a może coś innego, a może podcastowego, tylko nie wiedziałam do końca za bardzo, czego sama chcę i jak to ma też wyglądać. Bardzo, bardzo długo... nie wiedziałam, co to z tego wyjdzie i na początku myślałam długo nad nazwą, bardzo długo, Bo niesamowicie podobała mi się i przypadła mi do gustu nazwa Kuna w Norwegii. Bo Kuna po norwesku to żona. Dla mnie no to było fantastyczne, no, świetna nazwa. No, tyle, że jak się nad tym zastanowiłam, no to z jednej strony fajnie, że to jest kuna, że to jest zwierzątko i że kuna, że żona i w ogóle. Tyle, że być może byłoby to trudne do wyłapania, a poza tym kuna jako zwierzątko to chyba nie ma jakichś takich super pozytywnych cech, więc no tak jakby podobała mi się, ale no nie do końca mi się działa ta nazwa. A pomyślałam sobie, że zostając już przy zwierzątku. To skoro nie kuna, to może norka, bo Norwegia, Kasia to norka i zwierzątko też norka, no i super. Ale z drugiej strony ja tak bardzo nie lubię, jak e, mówi się o norwegach norek albo norki. Mega to tak dla mnie brzmi negatywnie, jest tak bardzo nacechowane pejoratywnie. Więc no, nie siedziała ta norka też za bardzo. Aż w końcu wpadłam na to, żeby tam wstawić poli. I jest Polinorka teraz, czyli Polska, Norwegia i Kasia. I wszystko się zgadza. No nie jest to zwierzątko. Swoim wyglądem przypomina trochę kurę, ale jakoś tak bardzo się polubiłam już z tą nazwą, no i ona siadła i została. I jakoś w czerwcu 2020 roku założyłam sobie Instagrama o nazwie Polinorka. I tam na tym Instagramie zaczęłam sobie obserwować ludzi. No bo po to się jest na Instagramie. Ja głównie obserwowałam takie osoby, które, no, Polaków mieszkających w Norwegii, o na tej zasadzie, i jakieś tam inne też konta, które mi się po prostu podobały. I czekajcie, czekajcie, bo trochę zgubię chronologię bez tych notatek. I zostawiamy na chwilę Instagrama i wracamy do okresu wakacyjnego, zaraz po tym jak założyłam sobie konto. Moi bracia byli tutaj w okresie wakacyjnym w Norwegii i w ramach podziękowania za różnego rodzaju sprawy, za tłumaczenia, za jakieś tam różne załatwiania i takie tam inne, ja tego oczywiście nie oczekiwałam, ale oni bardzo chcieli się odwdzięczyć, więc kupili mi Tadzika. W sensie mikrofon, do którego teraz mówię, bo otrzymał takie imię Tadzik, tak to się trochę zaczęło. Nie, w sensie nie zaczęło się w ogóle, bo ja dostałam od nich ten mikrofon. I schowałam go do szuflady bardzo głęboko. I teraz takie krótkie podsumowanie. Ja totalnie nie żałuję, że nie zajęłam się YouTube'em. Ja jestem przeszczęśliwa, że zdecydowałam się pójść w stronę podcastów. A to dlatego, że YouTube wymagałby ode mnie no, dużo więcej nakładu pracy. Wiecie, ja jestem może nie perfekcjonistką, ale ja jestem bardzo rzadko zadowolona z tego, co robię. Kurczę, no jeśli chce się robić wideo, które będzie przyciągające, zachęcające, które ludzie będą oglądali, no to trzeba mieć po pierwsze jakieś tło, trzeba mieć odpowiednie światło, ale no nie ukrywajmy, że bardziej atrakcyjne są takie filmy, które są po prostu ładne, które są estetyczne. No, bo to nie da się tak usiąść, włączyć kamerę i już będzie sukces gwarantowany. W sensie, no, niektórym się udało, ale wiecie o co mi chodzi. I ja teraz wiem, że bym się bardzo szybko wypaliła, że to by był taki pomysł, trochę bym nagrała i to by padło, bo nie wyrabiałabym się czasowo. Długo, długo się nie mogłam zdecydować, bo tadzik to leżał nawet cały grudzień chyba w szufladzie. I styczeń chyba w szufladzie leżał, i luty leżał w szufladzie też chyba, dopiero w marcu się poznaliśmy tak bliżej. <grym> Ale od początku. Musimy teraz wrócić do Instagrama. Ja się muszę przyznać do tego, że nie spodziewałam się niczego wyjątkowego po tym, jak tam wyszukiwałam sobie hasło Polacy w Norwegii, bo byłam tak naprawdę przerażona i nastawiona na taki, z takim bardzo dużym dystansem. Po doświadczeniu i przeczytaniu tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na różnego rodzaju forach, typu Polacy w Norwegii, no gdzieś tam w głowie miałam jakiś taki Taką przestrogę, że za chwilę się poleje jad, i wszyscy się będą kłócić, i będzie jakaś gównoburza, i nikt mnie nie będzie lubił, a wszyscy mnie będą obrzucać błotem, i tak naprawdę będą się śmiać, szydzić, i mówić i tak dalej, i opowiadać, i jeszcze nie wiadomo co. W sumie, no to obawiam się hejtu, tak. A tutaj, jak do tej pory, no to minął taki rok mojego użytkowania Instagrama. I powiem wam, że spotkałem mnie same przyjemne rzeczy, że nie zdarzyło się nic takiego, co byłoby nieprzyjemne albo jakimś hejtem albo jakimś czymś takim, co mi by się nie spodobało mocno. No, wręcz przeciwnie, poznałam tak fantastycznych ludzi, że no to jest szok. No, wiadomo, trzeba też dodać, że ja tam mam poniżej 400 obserwujących, czyli tak naprawdę całe nic. Ale wiecie co? To jest właśnie super, bo mam taki fajny kontakt z tymi ludźmi i czuję, że to jest taka przyjazna atmosfera. I bardzo chcę opowiedzieć o jednej z tych osób, bo ona miała niesamowity wpływ na to, że zaczęłam nagrywać. Wyszukując sobie te swoje hasła, Polacy w Norwegii, kiedyś odkryłam Weronikę. No i tam na jej profilu było napisane rzęsolożka z krainy fiordów. A że ja lubię gry słowne, no to mnie to bardzo zaciekawiło. I później się okazało, że Weronika jest na takim etapie promowania swojego pierwszego odcinka podcastu. I myślę, że wiele osób, tak samo jak ja wtedy, miało taką myśl: He, podcast o rzęsach? To da się coś takiego zrobić? No muszę tego posłuchać. No i posłuchałam jej pierwszego odcinka i co? Wsiąkłam totalnie. No i my tam na tym Instagramie się spisałyśmy, tak naprawdę się poznałyśmy, dużo wiadomości ze sobą wymieniłyśmy. No ja, niestety, nie mogę powiedzieć, że jestem jej rzęsociłką, bo z rzęsami mam wspólnego tylko tyle, że je mam, ale no chyba mogłabym być taką życiociółką <laughs> Weroniki. I serdecznie zapraszam Was do wysłuchania wszystkich odcinków, bo no, ona tam opowiada o życiu w Norwegii, o prowadzeniu firmy w Norwegii, fantastyczne zresztą, o astrologii, o takich życiowych rzeczach. Naprawdę, pomimo tego, że tak jak mówię, niby mało co z rzęsami mam wspólnego, no to każdy odcinek wysłuchałam z takim bardzo dużym no, zaciekawieniem. No i o co to chodzi z tą Weroniką? Ona sama o sobie mówi, że jest aktywatorem, czyli aktywuje ludzi do działania. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. My kiedyś tam rozmawiałyśmy, ja tam mówię, że gratuluję, o super, jak fajnie, ja bym też tak chciała. A ona na no to, no to, no to hello, działaj, to zacznij. A nie, tego, tak, bo ja nie... No wiecie, od razu się tysiąc wymówek znajduje na taki temat. Ona mi sama opowiedziała o tym, że bardzo długo osobiście musiała się do tego przygotowywać, przetrawić sobie i dopiero zacząć jak przyszedł jej czas. Dodała mi otuchy, dodała mi wiary w siebie, a na koniec poleciła mi taki kurs, który sama robiła. I jeszcze zanim przejdę do tego kursu i opowieści o kursie, no to będzie chwila o weronice. Bo jej zachowanie bardzo dużo mi dało do myślenia. I ja sama nie byłam w takiej sytuacji, ale ja też bardzo często lubię pomagać innym. Tyle, że wiecie co? Bardzo mało takich osób jest, które mają taką swobodę i taką chęć pomocy, takiego aktywowania innych. W sensie takiego powiedzenia działaj, rób to, ja ci podpowiem, ja ci pomogę. No. Pomyślcie sobie, ile razy się zdarza, że jeśli zgłaszamy się do kogoś po jakąś tam podpowiedź, to ludzie raczej patrzą tak zawistnie i raczej tak, serio, chcesz se zacząć? No, to zaczynaj. I na tym się kończy jakby pomoc, rozmowa i tak dalej. A bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że świat jest ogromny, że jest miejsce na podcast Weroniki, jest miejsce na podcast mój, jest miejsce na tysiące innych podcastów, bo każdy z nich różni się czymś. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że przychodzi do mnie Weronika, no trochę absurdalna sytuacja, i mówi: Słuchaj, ja teraz chciałabym, tak jak ty, pracować w sklepie. No i ja mam teraz dwie opcje. Albo zacząć taką standardową wiązankę, jak to trzeba się bardzo narobić, jak jest beznadziejnie, jakie beznadziejne zmiany, a to się nie opłaca, a bez przesady, a no to praca tylko w sklepie. Jej, to nie, to bez sensu. Daj se spokój. No, albo mogłabym powiedzieć, wiesz, u mnie zaczęło się tak i tak. Jeśli chcesz spróbować, to na pewno są takie okresy próbne. Możesz zrobić sobie jakiś tam kurs przygotowawczy albo coś w tym stylu. Możesz poszukać informacji na tej i na tej stronie. Mój pracodawca jest taki i taki i dać tak naprawdę wybór. I dać podpowiedzi, a nie od razu zniechęcać. I w tym momencie, jak ja to mówię, to ja się od razu czuję w tych dwóch sytuacjach zupełnie inaczej. No wtedy, kiedy odradzam, podkopuję i mówię, że jest nie tak i to jest głupi pomysł, no to od razu czuję w sobie takie beznadziejne nastawienie, tak? No, sama czuję się, no nie fajnie. A jeśli tylko. Mówię o tym, jak pomóc, jak podpowiedzieć, no to automatycznie czuję się tak pozytywnie. No, tak jak mówię, na całym świecie jest mnóstwo miejsca dla wszystkich i mnóstwo przestrzeni też na podcasty, na firmy, na różnego rodzaju inne rzeczy. I lepiej być dobrym niż złym, i lepiej też być pomocnym niż zawistnym. Takie mam ja przynajmniej swoje przemyślenia. A teraz kilka słów o tym kursie. To jest kurs robienia podcastu, tak jak zrobić podcast od A do Z, tak naprawdę. I ten kurs nazywa się Podcast Pro. Jest prowadzony przez Ojca Polskich Podcastów Marka Jankowskiego. No ale powiem Wam, że ja się tak zainteresowałam, oglądałam na tym Instagramie dużo rzeczy o tym kursie i te wszystkie osoby, które go polecały, ale tak z jednej strony sobie myślałam: kurde, przecież robiłam te studia dziennikarskie, przecież miałam praktyki w radiu, przecież znam program do nagrywania, miałam praktyki w telewizji, miałam praktyki tam i tam. No co, i tam wiem. No to co to, to nie usiądę i nie nagram podcastu? No powiem wam, że no nie. W sensie takim no jakoś by to wyszło. Ale tak jak wam mówiłam o tym, że fajnie się ogląda jakieś rzeczy na YouTubie, na jakieś filmiki, no to też podejrzewam, że fajnie się słucha takich technicznie dobrze zrobionych podcastów. No bo jakbym sobie usiadła bez wygłuszenia totalnie i zaczęła nagrywać, no to ten mój głos też nie byłby taki, jak to mówicie, radiowy. Wszystko ma na to wpływ, i ja cały czas się tak wahałam, czy kupić ten kurs, czy nie kupić, kupić, czy nie kupić. I zbliżały się moje urodziny. No i tak szczerze mówiąc, to się wszystko we mnie kotłowało. Z jednej strony ten wewnętrzny Janusz mówił mi, po co ci to? Dejrzy spokój, będziesz tylko pieniądze wydawać, dasz se radę. A z drugiej strony grażynka, no, zakrzykiwała Janusza, kibicowała mi i mówiła, Daj sobie szansę, to będzie twój prezent urodzinowy. No i co, no przecież pracujesz w Norwegii, to jesteś zarobiona, przyda ci się. No i Grażynka wygrała. Kupiłam sobie kurs. Nie żałuję kompletnie, to był najlepszy prezent urodzinowy, jaki sobie kiedykolwiek sprawiłam. I każdemu polecam, w sensie, no, jeśli macie zamiar e, nagrywać podcast. To tak, tak dla siebie, to, to, to jest bardzo ważne, żeby przygotować się do tego tak od A do Z. A w tym kursie, kurde, no to, co ja umiałam ze studiów i z tych praktyk moich wszystkich, ja wiem, to było może 10% tego, co było w tym kursie. I co ja bym zresztą zrobiła? W sensie, no każdego kolejnego kroku byłabym niepewna, musiałabym szukać jakiejś tam informacji, dowiadywać się, nie wiadomo gdzie tej wiedzy szukać. A tam w tym kursie jest wszystko od samego początku, od wyboru sprzętu, tak naprawdę, aż do. Dystrybucji tego odcinka, dodania go, i nawet później, jeśli chodzi o promocję, są też podpowiedzi, cały jest też dział taki jak promować te odcinki, do którego ja jeszcze nie doszłam, nie dotarłam, albo może trochę inaczej, ja przerobiłam ten rozdział ale nie zaczęłam jeszcze wdrażać go w życie. Wstyd, jak nie wiem, bo to powinnam zrobić na samym początku, ale to było tak, że ja nagrałam, były moje urodziny i już będę publikować. No ale konto na Instagramie już mam, także nie jest źle. Co jest jeszcze niesamowite w tym kursie, to to, że oprócz tego, że się dostęp ma do tego kursu cały czas, to jest jeszcze się na grupie takiej zamkniętej z innymi ludźmi z wszystkich edycji, bo to są edycje tego kursu. I słuchajcie, ja na przykład wiem i tak strasznie kibicuję nowym ludziom, którzy przychodzą, jakie ludzie mają pomysły, to byście w życiu nie wpadli na takie rzeczy. Jak mi się już podobają niektóre podcasty, które dopiero powstają, które dopiero powstają, no to jest coś niesamowitego, sam pomysł mi się bardzo podoba, także no zwłaszcza, że to nie tylko o to chodzi, że tam się można pochwalić pomysłem na tej grupie, ale jak się tam ma jakiś problem i z czymś sobie człowiek nie radzi, ma jakąś zagwostkę, to zawsze może się do tych ludzi zgłosić i tam się otrzymuje wsparcie. To jest taka grupa wsparcia podcasterów, także oczywiście uczestników kursu tylko. Zapewne będą kolejne edycje, i jeśli rodzi się wam gdzieś tam w głowie taki pomysł, że może by zacząć nagrywać, może by spróbować z podcastem, no to koniecznie zaobserwujcie sobie profil na Instagramie mała, wielka firma, a tam już z pewnością zostaniecie dobrze pokierowani, znajdziecie wszystkie informacje. I być może ja się trochę tak za bardzo ekscytuję tym wyróżnieniem mojego odcinka. Ale trochę to jest tak, że podcast pokazał mi, że najważniejsza jest wytrwałość i cierpliwość, bo to jest tak samo jak na przykład z robieniem na drutach. Ileż czasu musi upłynąć, ileż trzeba tych rządków przerobić, żeby zobaczyć jakiś efekt. No, całkiem sporo. I tak samo jest z podcastem. Cieszę się, że się nie poddałam. I nie, nie ma z tego jeszcze pieniędzy i pewnie bardzo długo nie będzie. Ale kurczę, wcale mi na tym nie zależy, bo wystarczy mi sama ta radość, którą czuję, kiedy zasiadam do mikrofonu do Tadzika i sobie gadam do niego, do Was w zasadzie. No i później ta ekscytacja za każdym razem ta sama, kiedy klikam. Opublikuj. No to jest coś fantastycznego. Jeśli macie coś takiego, co chcielibyście rozpocząć, ale nie wiecie, czy sobie poradzicie, co ludzie powiedzą, i tak dalej, to ludzie zawsze będą gadać i wiem, że zawsze się powtarza, że ludzie zawsze będą gadać, ale w końcu musi przyjść taki moment, żeby się przestać przejmować <tum> tym, co gadają i robić swoje, jeśli, jeśli nam jest z tym dobrze. No. Taki dzisiaj wyszedł odcinek. Ja to mówię, że ten cały podcast jest z potrzeby serca. <laughs> no i ten odcinek też jest taki z serca dzisiaj. Ale po całym tym okresie w pracy ostatnio, takim kurczę dołującym i tej pogodzie, takiej u nas, no wiecie, cały lipiec, żeby cały lipiec lało i było 10 stopni, no zlitowałaby się ta pogoda już, no naprawdę, no nie chce iść gdzie indziej padać. No <laughs> i. Właśnie dlatego potrzebowałam takiego odcinka, żeby opowiedzieć Wam, co raduje ostatnio moje sorduszko i oddać trochę takich przyjemności, i poklepać wszystkich po pleckach. No i jakbyśmy mieli wszyscy dobrze, to by było najlepiej, ale wiecie, no, czasami trzeba po prostu podjąć tą decyzję i stwierdzić, że działam, tak zaczynam i brnę w to, albo nie poddaję się i idę dalej. No właśnie tak to moi drodzy prezentują się przemyślenia prosto z serduszka. Dzisiaj sobie odpuszczam. Mogę sobie odpuścić? Nie, niewinny. <grych> Czy mogę sobie odpuścić igraszki słowne dzisiaj? Te wszystkie podśmiechujki i obrzydzajki. Chociaż na tyle sobie pozwolę. Dajcie znać, czy bez karteczki się udało, co tam sądzicie. Czekam na wasze komentarze, na lajki i subskrypcje, zresztą jak zawsze. No i mam nadzieję, że chociaż u was jest ciut cieplej, że macie chociaż trochę więcej niż 10 stopni i ciut lepszą pogodę niż my tutaj na północy. Pozdrowionka, pa! Nic, by, nic, by czajne, pa, pa, pa. I do następnego